Obecnie w Nowej Hucie znajduje się ponad 20 rzeźb plenerowych. Nie są to wszystkie prace, które zostały zrealizowane dla tej dzielnicy. Część z nich bowiem nie zachowała się do naszych czasów. Znajdujemy się w parku Wiśniowy Sad, który powstał ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Z tych środków także przeznaczono część funduszy na realizację rzeźb plenerowych. Jedną z nich, Syrenkę Magdaleny Pruszyńskiej-Jaroszyńskiej, możemy oglądać do dzisiaj. Rzeźba została zrealizowana w latach 1963-1965. Magdalena Pruszyńska-Jaroszyńska jest również autorką jeszcze jednej rzeźby, która zachowała się do naszych czasów i która również znajduje się w parku. Jest to abstrakcyjna kompozycja wykonana w betonie pokrytym mozaiką. Ta rzeźba została zainstalowana w parku 1 października 1963 roku.